Nagranie usterki odkurzacza. Odkurzacz ma teraz ustawiony język angielski. Wydaje komendy. Wydawanie komendy działa. Zmieniamy język na inny, hiszpański. Volumen ajustado correctamente. Volumen ajustado correctamente. Volumen ajustado correctamente. Wydawanie komendy działa. Wszystkie języki działają oprócz języka polskiego. Volumen ajustado correctamente. Teraz zmieniamy język polski, który jest w menu, czyli producent przewiduje język polski. Zmieniamy język polski, włączamy go i odkurzacz wydaje tylko jedną komendę. Zmieniono ustawienie pojemności. I koniec. Teraz już odkurzacz milczy. Nie wydaje żadnych komend. Reaguje na włączanie, ale nie wydaje komend. I teraz już powrót do innego języka jest niemożliwy. Teraz jak zmienimy na język angielski, to już komendy też nie działają. Dopiero pomaga restart urządzenia. Zrestartowanie urządzenia z językiem polskim też nie pomaga. Mówi tylko przy włączeniu włączam i koniec. Wrócił dwa razy z serwisu, odkurzacz jest nienaprawiony. Wszystkie języki działają, tylko nie działa język polski. I sytuacja się powtarza analogicznie. W momencie przełączenia na język polski wydaje jedną komendę i już dalej odkurzacz milczy. Czy uruchamianie, czy powrót do stacji dokującej. Reaguje na komendy, tak, sterować można, ale komend nie ma. Muszę zmienić na język angielski, tak jak teraz jest. Wyłączyć odkurzacz. Turning on. Włączyć go. I znów język angielski będzie działał. Oczywiście po zalogowaniu do sieci. I analogicznie włączę język polski, wypowie mi jedną komendę i odkurzacz milczy. Wymiana płyty głównej nie rozwiązała problemu w serwisie, dlatego żądam zwrotu gotówki. Drugi filmik pokazuje zmianę języka polskiego i jak odkurzacz zachowuje się po zrestartowaniu. Czyli przy włączaniu podaję jedną komendę. Włączanie. I teraz po zalogowaniu do sieci już nie mówię żadnych innych komend. Po prostu odkurzacz po zmianie na język polski wypowiada tylko jedno zdanie i koniec. Później, żeby wrócić do języka angielskiego lub do innego języka, ponieważ inne języki działają, należy odkurzacz zrestartować. Jednak ta procedura nie przynosi efektu przy zmianie na język polski. Nie działa język polski. Teraz jak na przykład nacisnę już powrót do stacji dokującej, tak, on zareaguje, ale już żadnych komend nie wypowiada.
czy o zakończeniu, czy o czymkolwiek.